Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Jestem dzisiaj na polach pomiędzy Matczem a Cegielnią. Po tym polu chodziłem już z kolegą Łukaszem. History Hunters, pozdrawiam kolegów z Anglii, którzy tam sobie mieszkają i kopią. I tutaj Łukasz ze mną był gościnnie. Chodziliśmy po tym polu, ale była wtedy ściernia, więc myślę, że jeszcze dzisiaj coś z tego pola wyciągnę, bo zasięg, wiadomo, był stracony przez tą wysoką słomę. Dobra, zaczynam dzisiejsze poszukiwania. A teraz 5 zł znalazłem. Proszę bardzo. Trafiłem teraz jakiś guziczek i to będzie kalesoniak. No ale pierwszy guziczek jest dzisiaj. Proszę bardzo. Taka oto łuseczka. Trafiłem jakąś monetę. O, trochę wytarta, jak widzicie. Szkoda. Może kiedyś uda się z nią zidentyfikować, ale to trzeba popracować nad tą monetą. Jest monetka. Zaraz zobaczymy, co to będzie. O, przyszedł grosik i znalazł grosik. Jest moneta, proszę bardzo. Grosz przedwojenny. Taką oto monetkę znalazł mały pomocnik Maciek, lat 11, 3 krajcary, 1800 rok. Taka oto łuseczka z Mosinka teraz wyszła. Mam kolejną monetę. Co to może być? Może być kongresówka jakaś. Jeden grosz. Albo grosz Poniatowskiego. Na te dwie monetki bym stawiał. I wyszła kolejna łuseczka, proszę bardzo. Kończę dzisiejsze poszukiwania. Znajomi zerwali się wcześniej, a ja teraz już kończę i zawijam do domu. Jest godzina prawie 18. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Na tych poprawkach, jak widzieliście, wyszło kilka fancików. Przewaga oczywiście militarki. Tutaj mam jakieś łuseczki porozwalane, czubeczki ołowiane, kuleczki ze szrapneli. Tutaj są dwa guziczki, kalesoniaki, taki pocisk
chyba z Czarnoprochowca. Taki półprodukt kulki, również od Czarnoprochowca. Moneta nieczytelna, no parstek taki spłaszczony, 5 zł współczesne, grosik druga RP, 5 groszy druga RP. I na sam koniec 3 krajcary z 1800 roku, które znalazł Maciek. Jak widzieliście, no, prosto z pola ujęcie. Proszę bardzo. Jak widzicie, warto było wrócić na tą działeczkę, która już była troszeczkę przechodzona. I dzięki temu udało nam się troszeczkę tych fancików znaleźć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!